Żółto czarni, to my. Żółto czarni, to my. Żółto czarni, MKS. Kto wygrał mecz? Przewija! 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 Jak ten mecz przyjaźni wypada w ocenie szkoleniowca Trzebini, zwycięskiego zespołu? No, wydaje się, że zasłużone zwycięstwo, troszkę pogoda jednej i drugiej drużynie przeszkadzała, ale no, daliśmy radę. 6-2, wysoka skuteczność, to może cieszyć pana? Skuteczność niska, myślę, że bramkarz i to młody 2009 rocznik stanął na wysokości zadania. Parę udanych interwencji, trener może być z niego zadowolony. A jak grę obronną i w ofensywie ocenia trener Libiąża? Gra obronna, no, to bardzo do poprawienia. Czwórka, piątka totalnie nie weszli w mecz. Sami tego przyznali się do tego. Wyciągamy błędy, poprawiamy na treningach grę obronną i walczymy dalej. A jaki cel na ten sezon stawia sobie MKS Libiąż? Cel? Odbudowa zespołu, tak? Jest młodzież, która trenuje, więc chcemy ich wprowadzać do ligi seniorskiej, więc taki mamy cel na ten sezon. A cel rezerw Trzebini to z kolei? Awans z pierwszego miejsca.